Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku trzeciego sezonu Minecrafta na moda. Nazywam się SafeMod i jest ze mną dzisiaj, jak zawsze, wierny Tofik. Cześć. Pochwalony. Cześć. Tak, a propos, pozostaje mnóstwo maili. Zapraszanie gości jest aktualnie wstrzymane, bo tutaj mnóstwo osób mi zaczyna pisać na ten temat. Tak? A do mnie tylko parę napisało. Tak? A do mnie cały czas po prostu piszą, bo odpisują, że ty nie dajesz im znać. Bardzo dobrze. Niech piszą do szefa. No. Ja to tylko taki dzielny zastępca. Dobra, czym dzisiaj się zajmujemy? Dzisiaj wreszcie zajmiemy się tym, co od jakiegoś czasu już planuję. Myślałem, żeby to zrobić w osobnej serii, ale jednak początki zaczniemy tutaj, a później to rozkręcimy w innej serii, którą mam w myślach cały czas, ale jeszcze nie chcę tak szybko kończyć tego sezonu. Tak. Zapowiada się ciekawie. Jest to zabawa z modyfikacją Steve Cars. Czyli teraz będziemy tworzyli Cars Assembler, tak? Mniej więcej receptury mam już powykonywane, jak zobaczycie w moim do zamawiania. To sporo receptur odnośnie tego już wykonałem na dole. Teraz wam pokażę, ile tego wyszło wreszcie. I pokażę wam oczywiście mój boiler, jak ładnie działa. Tutaj mamy cały ciąg już zastawiony recepturami. Tak samo druga strona już trochę tych receptur ma wykonanych. No. I teraz to najważniejsze. Tutaj oczywiście nam się produkuje koks cały czas. Oczywiście nam się ten kryosot oil co chwilę wypełnia, no ale spoko. Nie ma problemu się, raczej nie ma sensu się tym przejmować. Coke oven. To wszystko zapełnimy oczywiście blazami. Niech teraz to wykorzystuje na pierwszy rzut, żeby to wyczyścić. I tutaj dołożył Harden troszeczkę więcej silników, czyli 9 dodatkowych silników. No, źle je podpiął, bo nie mają maksymalnej mocy, bo są one połączone w tym miejscu, no ale dobra. Tam później, więc w międzyczasie to kiedyś tam naprawimy, ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Fajnie. Wszystko działa poprawnie, nasz komputer dobrze trzyma ten cały stan energii, więc tutaj problemów nie mamy. Zatem, jeżeli go podłączy do komputera? Tak. Jest podłączone, że jeśli tamta bateria nie ma już energii, to wtedy się uruchamia te nasze wszystkie silniki. No to jak się zastanawiam, to chyba nikt takiego czegoś nie ma, że podpięty do komputera. Mają. Tak? Ale z polskich youtuberów to mało kto. Takie coś używa. Chyba nikt. Szczerze mówiąc, z polskich youtuberów nie znam nikogo takiego. Ale dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Pierwsze urządzenie, co będziemy potrzebowali do tworzenia własnych wózków, to jest ten właśnie Car Assembly. Ja już go wykonałem wcześniej. Tu mamy, sam wykonałem jeszcze Chunk Loader, ale to później wam powiem w jakim celu. Go położymy sobie gdzieś tutaj na górze, powiedzmy może w tym miejscu. Jak otworzymy to GUI, to widzicie, wow, ile tego wszystkiego tutaj jest. Tak, to jest mnóstwo zabawy z tym. Ale to będę omawiał w międzyczasie podczas tego odcinka. Bo mam zamiar dzisiaj stworzyć taki jeden wózek i przejedziemy się nim. A dokładnie pokażemy, jak on działa. W tej chwili wykonam standardowe pokrycie wózka. Jest to standard hull, czyli obudowa, powiedzmy. Ona mieści 200 punktów na obudowy, 50 punktów complete cap, czyli minimalnie, a potrzebuje 50 punktów, może mieć do 3 silników i do 6 addonów. Czyli niech tutaj nam dojdzie. Mamy już. I go wkładamy do tego górnego slotu. I z boku dostajemy nasz wózek. Jak on wygląda? Ojo! Pięknie. Teraz kolejną sprawą jest zamówienie silników. Silniki też mam wykonane, jak to już powiedziałem. Pierwsze co, będzie to podstawowy silnik. Też nie, to nie jest podstawowy. To jest ten silnik już zaawansowany, troszeczkę lepszy. I myślałem jeszcze o silniku solarowym, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie starczy mi punktów energii, bo to ma 84, nawet nie wiem, czy mi wystarczy ogólnie tych punktów. Bo najlepsza obudowa, ile ona w ogóle potrzebowała, czy co potrzebuje do wykonania? Refined metal. Strasznie droga receptura. Popatrzcie, co ona potrzebuje na swoje wykonanie. A każdy z takich itemów potrzebuje aż 4 takie, a one potrzebują po jednym diamencie na swoje wykonanie. Ale wydaje mi się, że jednak
będę musiał wykonać tą najlepszą obudowę pod to urządzenie, co chcę teraz wykonać. Dobra, na szczęście diamentów mam wystarczająco, bo wytworzyłem sobie je na podstawie golda. To też może przetworzymy na gold, tak szczerze mówiąc. Dlatego potrzebujemy chyba 4 takie. Nie? Nie możemy golda stworzyć z takiego czegoś? A kurde, coś mnie teraz zaskoczył. W Minecrafcie. Próbuję jakoś golda wytworzyć, prawda? A tutaj? Mam. Wow, strasznie dużo. W craftingu? Jakimś? No. Strasznie dużo to potrzebuję, żeby wytworzyć tego golda. Aż tyle, czyli aż 8 na wytworzenie jednego golda. No ale dobra, potrzebujemy więcej diamentów, więc tak mamy 6 diamentów dodatkowych, poświęcając 4 staki żelaza. No ale dobra. Teraz ten węgiel wrzućmy oczywiście do przepalenia, znaczy ten raw hardenet wkładamy teraz do przepalenia i tutaj zabieramy stąd te podstawowe surowce, które ja wytwarzam cały czas. Aha. W międzyczasie stworzyłem jeszcze beczki, w której będę przechowywał sobie kobla. Postanowiłem, że jednak warto go przechować, żeby mieć go na później, w razie czego. Więc stworzyłem sobie tutaj zapotrzebowanie, żeby tutaj w tym miejscu składował nam kobla. Zaraz wam to pokażę. Tu mam item sink i cobblestone. Stąd idzie filter, który całego staka przerzuca do tych naszych beczek. Wyciągania z beczek nie mamy, będzie ono manualne. Jeśli mi zabraknie. Dodatkowo w tych złotych skrzynkach zrobiłem składowanie kobla, składowanie dirtu i składowanie graweru. I w międzyczasie już uruchomiłem nasze query w innym miejscu. Jeszcze gdzieś indziej? A już tam to skończyło? Tak, tam już skończyło, bo wystąpił jakiś błąd. Prawda? Zatkało nasze skrzynki i niestety Lipton nic się nie wykonało prawie. Czyli nie zebraliśmy prawie nic, dosłownie nic z tego wszystkiego, po prostu się tak wkurzyłem lekko, no ale powiedzmy, że jest wszystko okej. Okay. A powiedz jeszcze, to co teraz będziesz robił, nie te kart coś tam, co to jak to się nazywa, kart assembler, no. Nie? No. To, gdzie to będzie? To będzie jakiś osobny domek, czy to tutaj będzie robione? Będziemy to robili w tym miejscu, dosłownie w tym oto. Mhm. Będziemy to wykonywali, ale uruchomimy to oczywiście poza zadomkiem, bo to będzie to, co jest tam tutaj sporo zżerało tego wszystkiego. Nie licz się. Tak, to do kota było. Co ja chciałem teraz zrobić? Bo tu mi pewna osóbka teraz troszkę przeszkodziła. Nie będę wskazywał palcami, o kim mowa. Przestań się lizać. Nie chcę lizać. Zadziałam posrany. Nie, po prostu żona mnie próbuje upić. Nie wnikam w jakim celu. A ty, Tofik, od razu o jednym. Byś się wstydził. A chętnie napiłbym się kawy. Ma żona pyta cię, jak tam pączki? Czy już ma zamówione na jutro? O kurna, zapomniałem. Ale będą. Ale będą. A nie będziesz robił je sam? Nie, ja nawet nie wiem, jak się robi pączki. Szybko. Był jakiś ten przepis, jest, ale to kupę roboty jest przy tym. Wolę gofry zrobić, wiem, jak się robi i szybko. Moja dziewczynka akurat chce sobie robić sama pączki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale niech zrobi takie wielkie, jak sprzedają, a nie takie małe. Zobaczmy, mama... czy takie wielkie jej wyjdą. Ja pamiętam, jak mama robiła, to takie malutkie, to takie... Mamy engine, nam przyszedł engine. Teraz patrzcie, jak włożymy ten engine do naszego stołu, to od razu on się pokaże na naszym wózku. To jest po prostu bomba. Ten wózek się modyfikuje wraz z nowymi itemami, które my mu tutaj włożymy. Więc to jest po prostu genialna sprawa. Co jak włożymy chunk? Znaczy ten do ładowania chunku, on chyba nie jest widoczny. Nie. A, to engine jest. Kapuje. Engine. Tak, chunk. Chunk ladder, czyli... Będzie tak, zbierał skoro surowce, ja chcę wykonać najlepszy wózek, to pozwolę sobie jeszcze na wykonanie solarów. Czy na pewno te solary chcę wykonać? Chyba czyli będzie nie. Dostał energię za free. Słucham? Dodatkowo.
będzie dostawał energię za free. Będzie samowystarczalny. Tak, tak. Będzie samowystarczalny wtedy. Jak te jeszcze solarki zamontuje. No. Tylko, że czekaj, one chyba będą się gryzły z tym odnośnie torczy. Torcz, właśnie. Zgubiłem to słowo. Ja się zastanawiałem odnośnie niego. Wyglądamy sobie taki jeden item. Jest to Torch Plancer. Jest to item, który będzie stawiał nam sam pochodnie. Też w ramach tego wózka. Wszystko jest właśnie w ramach tego wózka. Masakra jakaś. Tutaj naprawdę można tak rozwinąć, że aż szok. Czekajcie, tutaj nie przyjdzie. Tutaj kolejna ósemka do przetworzenia. Nie, nie słyszę. To dobrze. Co mu tam robisz? Wcina właśnie mój mikrofon. To ja wolę nie wnikać lepiej. Dzieciak malutki, drogi, guzi, guzi. Oj, malutki. No, 7 na 13 lat ma. No, to już nie taki malutki. Dobra, z boku nam pochodnie weszły. Teraz właśnie kwestia 3, możemy do tego solara dołożyć. Zaraz sprawdzimy. To jest basic solar, czyli całkowita podstawa. Tak, potrzebujemy dwa kółka. Wykonujemy w ten sposób. I teraz tworzymy nasz wózek. Ten wózek, no, będzie się troszeczkę kleił nam, tak wam powiem. Wkładamy go tutaj i mamy maksymalny wózek, czyli aż 500 punktów do wydania, więc spoko. Więc możemy sobie teraz pozwolić na wykonywanie tego, co chcemy de facto. Jak się będzie kleił? Co? Ło, ale że go zaupdate'ował. Przed chwilą teraz był cały szary. Chcę włożyć drilla, ale chcę stworzyć tego troszeczkę lepszego. Czekajcie, tutaj mi Tofik zasłania. O, tego hardenet. Potrzebujemy blok diamentowy, 3 reinforcer metal oraz 2 metal meszy. Meszy, tak. Więc to już samo w sobie jest strasznie drogie. W ogóle masakra jakaś będzie, żeby to wszystko wykonać, ale chcę, żeby ten nasz drill, który my wykonamy, był po prostu nieziemsko silny. Jeśli on się nawet nie zdoła wykonać w tym odcinku, przynajmniej my go przygotujemy, żebyśmy mogli go wykorzystywać zamiast barki potrzebuje właśnie. Query? Zamiast query. Zamiast tak? Query, tak. A słuchaj, tam gdzie jest tool, to pisze, że tam trzeba włożyć co? Kamienny kilof? Kilof. Nie. Trzeba złożyć specjalnego drilla. Drilla. Wypisz no sobie tak w NEI drill. To zobaczysz, o co mi chodzi. No to, ale tak bym sądziłem, że tam będzie coś do kopania. A storage to będzie co? To tam gdzie gromadzi, prawda? Tak. I chciałem właśnie, bo to tam brałem. Będą chesty, na pewno będą chesty. W ten sposób. Kurczę, no coś mi się nie chce to wszystko wykonywać. Coś ze mną te itemy nie chcą współpracować, tak ci powiem. Tu potrzebujemy jeszcze 5 takich barów dodatkowo. A te już przyszły, możemy je pójść przepalić, znowu zresztą. Dlatego mówię wam, dzisiaj odcinek będzie bardziej związany stricte z tą modyfikacją, bo wreszcie chcę ją poruszyć, naprawdę. Tak mnie ona nakręciła już od dłuższego czasu. Oglądam różne zagraniczne filmiki na jej temat, że po prostu wow. Ale postanowiłem, że muszę wreszcie tą modyfikację wykorzystać, a serię, którą planuję zrobić, a to będzie chyba za miesiąc, może kilka tygodni, będzie to po prostu kolejny sezon naszego Minecrafta. Na modach. Ale bardzo chcę wykorzystać właśnie w dużej ilości computer craft, w dużej ilości różnego rodzaju tory, czy tam lokomotywy. To naprawdę będzie fajna zabawa. Ale widzę, że są straszne lagi teraz się zrobiły. Coś mi się zdaje, że ja to będę mieć tam hardcore. W tej Harden, nie laguj. Czemu? Czemu hardcore od razu? No nie wiem, jak już powiedziałeś ten computer craft, to ja się przeraziłem. Nie przesadzaj. No spoko. Ale i tak tłumaczysz, to może się czegoś nauczę. Nie, to większość jest, ja to będę po prostu wykonywał. Spokojnie, bo ty właśnie tłumaczysz to, co robisz, a nie jak inni już mają gotowe, albo robią i gadają, nie wiem o czym.
Nagrywam. Oczywiście hardy nam teraz będzie lagował przez jakiś czas. No ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo on leci sobie znaleźć jakieś miejsce na kopalnię. Ale nie za bardzo mi się to podoba, bo właśnie, tak, życie. On by chciał tylko kopać. Górnik. On oczywiście, że poleci, nam zlaguje cały serwer i będzie uważał, że wszystko happy. Ach, masakra jakaś. Po prostu szczelić go w łeb to za mało. No, gdzie są te kurze iron bary? Proszę do mnie. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać. Ja, gdzie są te? A, niedługo możliwe, że pokaże się nowy awatar u mnie na kanale. Będę was prosił o ocenę. Pojawi się on nie szybciej jak w sobotę. Tak mi się wydaje. Chyba szybciej mi się nie uda go przetworzyć w pełni. No, tylko jeśli on się pokaże, oczywiście będę was prosił o ocenę jego. Tak, Tofik już wie, o co chodzi. Bo on jest, powiedzmy, współtwórcą. Jak można się nazwać? Pomysłodawcą może, nie współtwórcą. Tak, pomysłodawca tego projektu. A, włóżmy sobie kolejny silnik. Jak teraz widzicie, silnik jest u góry widoczny. Jak teraz włączymy jeszcze światło, to on się nam otworzy. Genialna sprawa. I tak on będzie wyglądał, bynajmniej na ten czas. Wow. I jeszcze jak włączymy torcze. O, jeśli 3 torcze położymy, tak to będzie wyglądało w pełni. Tego super sprawa, po prostu. To jest genialne wręcz. Dobra, już wiem, że na pewno chestów nie postawię tych normalnych, więc będzie tutaj lekki problem odnośnie skrzynek. No ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym jeszcze poradzimy. To wrzućmy do przerobienia, oczywiście, bo potrzebujemy tego jak najwięcej. I tak o, drilla mamy już. Ale drilla jeszcze chcę zrobić tego lepszego. Lekko się mogę motać, ale to przez wszystko przez moją żonę. Tak. Mnie upiła. Tak to można nazwać pokrótce. Jaki typ specyfiku, jeśli można zapytać? Nie, ja to wiesz, ja jestem inny, ja to tylko kuczy wino. Jak to inny jesteś? Ale ja to co? No nie wiem, mało kto lubi wino akurat. Ale ja te słodkie lubię. Nie, ty to kurczę, po prostu wino lubisz, ale po prostu dziadka, a nie. No ja tak, jeszcze będę kupował, sam sobie zrobię. Aj, to muszę do kompresora wrzucić. Żeby swój sobie blok diamentowy. Zapomniałem. Mogę cię coś o coś spytać? Możesz. Zresztą w tym domku z pszczółkami, tam mi brakuje mnóstwo tych urządzeń. Brakuje urządzeń, bo musiałem usunąć na chwilę Extra Bioms, bo mi się nie chciał zaktualizować Solitary Craft na wyższą wersję. Tak. Dobra. Więc niestety musieliśmy sobie tam lekko to zmodyfikować, dlatego też no zastanawiam się nad zmianą paczki, ale to dopiero w kolejnej serii. W tej serii nie chcę zmieniać paczki, bo tu nie ma najmniejszego sensu. Nie, pewno, że nie. Wiesz, i tak już długo mamy serię, tak to wie, tak szczerze mówiąc. To znaczy, przeważnie nie, kończyliśmy koło 50 odcinka chyba. No właśnie, 50 a dzisiaj jest 51, kurczę, wiesz o tym? Patrz, jeszcze ciągniemy. No. Dziś, to już jest co, musimy się wyprowadzić z tej dziury. Co? Zrobimy taki domek podobny jak było w pierwszej serii u ciebie? Bo to było nawet niezłe. Nie trzeba było nic kopać. Że się przywyższyłem do takiego domku. Nawet gdybym zaczynał nową serię, to bym miał. To domek bym miał i tak czy siak może na zewnątrz, prawda? Ale wszystkie maszyny w dół. Aha, bym tworzył. A wiesz dlaczego? Nie. Najważniejsze jest to, żebym to zrobił, żeby wykorzystać tylko jeden chunk loader. I żeby wszystko zasilił on. O to bardziej chodzi. Hardeny tutaj idzie, czyli te. I mamy jeden lepszy drill. Jest. Czyli dokładamy kolejną zabawkę do naszej maszyny. To jest jako tools. Czyli maksymalnie jeden tools możemy wykorzystać. Więc jak widzicie, już nasza maszynka bardzo pięknie się prezentuje.
teraz brakuje mu takich podstawowych rzeczy jak kładzenie torów. Czyli żeby on szedł przed sobą i jak potrzebował, żeby kładł sobie tory. Więc zamawiamy sobie duży large railer. Tak. Dodatkowo potrzebujemy, żeby potrafił on... Czekajcie, nie mam tych temów wykonanych. Jeszcze, żeby sobie most zrobił, czyli bridge. Zobaczmy sobie jakaś recepturka na to. Bridge. Kurde. Mój angielski jest słaby. A co potrzebujesz? Bridge builder. To musimy jeszcze wykonać, czyli potrzebujemy bryki. I tu będzie problem. Ja chyba bryków w ogóle nie mam. Mam dwie sztuki akurat, więc z tego wynika, że nie wykonamy na to autocraftingu, tylko wykonamy to sobie ręcznie. Czyli piston. Potrzebujemy jeden. I potrzebujemy jeden PCB. Czyli układ salony. Tak, ja tego nie potrafię kurczę wymówić, jak z tego miałem... kurde, przepracę inżynierską. Masakra jakaś. Z czego miałeś? No, tworzenie tego robocika, co jeździł po wybranej sieciesce. No miałeś. No. Więc po prostu kurczę nie mogę wymówić tej po prostu nazwy. Płytki drukowanej. Dobra, mniejsza z tym. Nieważne, nie słyszeliście o co chodzi. Jeszcze redstone. Wiesz co, tak sobie pomyślałem. Ci co nas oglądają, patrzą na to z twojej perspektywy, ale chodzi o mapkę, prawda? Patrzą i potem sobie wgrywają save'a twojego i sobie śmigają po naszej mapce. To jest bania. Jasne. Tak nie sobie wiem, pomyślałem. Harden wrzucił diamenty? Pojawiło się nagle 7 diamentów w naszej skrzynce. To nie ja. Może ten, safe mode ma jakieś skrzynki. Nie, przyszło. 7 diamentów, chyba że nasz drill wykopał tyle. Ale już był na takim niskim poziomie? Czekajcie, chwilowa przerwa, bo mam chrypę. Dobra, jestem już z powrotem. Teraz włożymy kolejny item, czyli kładzenie torów przed sobą. Tu mamy bryki, znaczy tu mamy kładzenie mostu, a tu mamy kładzenie torów. Mamy już te trzy itemy. Teraz kolejny item to jest wykrywanie wody. Chyba liquid. Coś takiego powinno być. Przynajmniej. Tak mi się wydaje. Liquid sensor. O, jest. Liquid sensor. No widzicie, idealnie to, co chciałem. Potrzebujemy zaawansowany układ salony. Mam go oczywiście wyuczonego. Taki jeden item. Jeden diament. Co? Jeszcze raz powtórz. Wkurza mnie, jak jest w query woda. A ci powiem, że to właśnie jest bardzo fajna sprawa, bo wtedy uzyskujemy obsydian. Jak jest woda? Tak. Bo jeśli trafi przypadkiem na lawę, to zamienia ją od razu na obsydian. Aha. Więc to jest genialna sprawa wręcz, bym ci powiedział. Z naszego punktu widzenia, prawda? Bo mamy za darmo obsydian i po prostu wykorzystujemy lawę, która się tam będzie pokazywała. Mhm, kopuję. To słuchaj, to też można zrobić tak, że po prostu wylewasz wodę do tego i tyle. Też. Ale w większości przypadków, jak tam lecisz w dół, to gdzieś tam woda się zawsze znajdzie. Kopnąłem owce, zleciała na dół. Co? Kopnąłem owce przed chwilą, zleciała na sam dół. Się rozbiła. Oj, biedna owca. Oj, Tofik, ty masz kurde zabawę teraz. Woda, lawa, iron i redstone. I mamy liquid sensor. I wrzućmy to oczywiście tutaj. Tutaj? Nie, to jest jako add-ons. Okej. Okay. Ciekawe, czy mogę jeszcze wrzucić to do... Jak to jest, kurczę? Ten, który oświetla nam drogę przed nami. Nie wiem, jak on się nazywa. I go nie znajdę pewnie. Oświetla? Tak. Nie wiem, a dobra. Teraz potrzebujemy chesty. W naszym przypadku tylko te...
chyba Interial wchodzą w grę, czyli te, które są de facto schowane i są niewidoczne. Potrzebujemy chest Loki. Tego nie mam wykonanego. Czyli zwykły stone oraz iron. Zwykłego stone'a musimy sobie zamówić. Zamówmy sobie jedną sztukę. Czyli dwie sztuki nam wyszło. I craftingi zamówmy sobie. Mam 8, dobra. Teraz tym wszystkim chodźmy na dół i nauczmy się automatycznego craftingu. Tych rzeczy, co my teraz będziemy chcieli wykonać. Bo to nam się przyda oczywiście, więc to warto się wyuczyć. Tutaj jeden taki, czyli ten i ten. Czyli dostajemy chest Loki. Rzucamy, zapamiętaj. Teraz, żeby wykonać nasz item, potrzebujemy taką. Chest Loki, czyli chest Loki. Jedną sztukę. I do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze chest pane. Czyli znowu piszemy sobie chest pane, czyli te podstawowe de facto. One tylko potrzebują chyba drewno, z tego co kojarzę. Tak? Dobrze mówię? Tak. Drewno chest, oraz kłody. Tam po bokach są kłody, gdybyście nie wiedzieli, co tam się znajduje. Jeszcze to niech nam przyjdzie. Okej. Okay. Jedna sztuka. Dokładnie tyle, ile zamówiliśmy. Jeden po środku i te chest pany wokoło. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem. Crafting. Co? Przy następnej serii to na początku, jeszcze przed serią, zrobimy sobie automatyczny crafting do wszystkiego. No tak uważasz? No tak uważam. Ale nie wiem, czy to zrobimy. No i mi się wydaje, że chyba nam się nie uda. Znaczy inaczej. Nie będzie nam się chciało. Ty, ja sobie pomyślałem, że na początku nawet surowców nie ma, jak zdobyć. No właśnie. Dlatego zrobimy je pewnie, ale dopiero w trakcie grania, prawda? Dobra. Ale to już chyba poza odcinkiem i tak czy siak. Mhm. Ale Tofik, co ty tutaj gadasz o nowej serii, jak jeszcze tej nie zakończyliśmy? Wiesz, nasze założenie to jest, żebyś ty zbudował reaktor atomowy. A to jeszcze w tej serii? W tej serii. Reaktor atomowy i pole siłowe. Tak, obiecałeś. Ja mówię o apokalipto. Nie, no on powiedział o polu siłowym, a ja mówiłem o reaktorze. Ja się w takie pole siłowe, to dla mnie to jest pryszcz, nie lubię czegoś takiego. No, to ty masz wykonać w takim razie reaktor atomowy. No, reaktor, dobrze. Co jeszcze możemy tutaj dołożyć do naszego tego smoka, którego tutaj wykonujemy? Ha, mamy już kładzenie torów, mamy budowanie mostów, mamy pochodnie. Mamy wykrywanie wody, mamy chunk loadera. Kuknijmy sobie może na te itemy, które możemy wykonać. Jest to na pozycji u mnie 36 albo 35 albo 34. Tak o, co tu jeszcze mam do dyspozycji? Mamy drilla, mamy wszystkie rodzaje chestów, mamy silniki zaopatrzone. Co tu jeszcze w ogóle mam do dyspozycji? Mamy jeszcze tarczę ochronną. Teoretycznie wykonanie jej nie byłoby takie głupie. Przynajmniej by nam zabezpieczyło troszeczkę nasz wózek, a on jest strasznie drogi, więc tym bardziej ma to ręce i nogi. Tylko, że nie mamy itemów, żeby to wykonać. Więc wykonamy sobie jeszcze raz tego RAW. Aj, nie tutaj, tylko... A nie, mamy, przepraszam was. To mamy, potrzebujemy w takim razie blok diamentowy. Wow. Wiesz, że wszystkie diamenty prawie zużyliśmy? A ile było? Nie wiem, około 30. Znaczy nie, to ty zużyłeś je, Tofik. Tak, jasne. A oczywiście jak się spodziewacie, tam już widzieliście, może albo jeszcze nie widzieliście, żeby stworzyć ten nasz wózek, potrzebowalibyśmy strasznie dużo czasu, bo 2 godziny chyba. Więc zarazem pewnie się domyślacie, że nie zrobimy tego w tym odcinku. A co, 2 godziny? Bo 2 godziny on się będzie wytwarzał. A w tym laserach, tak? Tak. Nie wiem, ile węgla na to pójdzie, tak szczerze mówiąc. No dlatego niestety, ale będzie problem z jego wytworzeniem jeszcze w tym odcinku. Bo to za 2 godziny to masakra, nie wiem, o której bym musiał go przetworzyć, ten filmik, żeby go wrzucić jeszcze, żebyście go mieli jeszcze z samego rana. No ale jeszcze pokombinuję coś, jak to można rozwiązać. Jak nawet dał sobie GM-a, to chyba on się nie wykona szybciej. Wiesz co? Bo na kreatyw się wykonuje szybciej. Jeszcze jedną ci rzecz powiem. Jesteś masakratorem. Czemu? Codziennie odcinek.
No, w ogóle jest to podejrzenie. Wiesz, że już tak ciągnę, bo ty to od pewnego czasu dopiero jesteś. Tak już ciągnę od pół roku. No. Mówiłem, że jesteś serio, od pół roku. Pół roku codziennie jest odcinek. Ja pierdzielę. 380. Ja już... Wow, jak to wygląda? Patrz, Sofik. Co? Już no weź kutrze, zobacz. Otwórz go. Już patrzę. Ja. Zarobisz, ja... prawda? Jak żaba. Ale wiesz co, aż się prosi o te lepsze solary. Bo jak te solary, co ja stworzyłem, to nie są te najlepsze. Solarki najlepsze to są te. I to jest najdroższe. Ale nie, to się da wykonać. Ej, ja to mogę w autocraftingu stworzyć. Nie powinno być problemu. 4 takie potrzebuję do tego wykonania. Oraz 2 sztuki tego. 2 sztuki. Co to jeszcze potrzebowałem? I iron. Iron bez problemu zrobię. Czyli jednak jeden potrzebowałem tam. Ale dobra, mniejsza z tym. Czyli tak, skoro to już mamy wytworzone, teraz zamontujmy to do automatycznego craftingu. No, szybko, wykonuj się. Proszę bardzo. 4 takie już mamy. Jeszcze potrzebujemy płytki drukowane. Pięknie, ładnie. I teraz składamy crafting. Kurde, jak to było? Tak, tak. Kurczę, zapomniałem. Ale ja mam sklerozę. I to po bokach. Jest. Nie chciałem go wykonać. Ojejku. Zamiast go nauczyć, to go wykonałem, to fik. Kurde, szczelnie. Autokraft. A co się stało? Weźmiesz szczel. Dziękuję. Dostałeś z marchewy. Po prostu zamiast wykonać, znaczy nauczyć to do autocraftingu, to wykonałem ten item. Jeszcze raz go muszę wykonać do autocraftingu. Jeszcze raz. W ten sposób oraz iron po bokach i teraz autocrafting. Dobra. Masakra jakaś. Wyciągnąłeś go stamtąd po prostu. No, dokładnie. Solarki. 2 zaawansowane płytki drukowane potrzebujemy. Więc wykonajmy 2 zaawansowane płytki drukowane. Teraz potrzebujemy 2 pistony, z tego co mi się kojarzy. Tak, 2 pistony. I jeszcze potrzebujemy żelazo i redstone. Żelazo mam, redstone'a nie posiadam, więc redstone. 1 sztukę. Pochwalony. Dziękuję bardzo. To już mamy. Teraz tylko pistony, to i to. Pięknie, ładnie. Wszystko przyszło prawie w tym samym czasie, co myśmy chcieli. Więc możemy to teraz już wykonać. Pięknie. Najlepszy silnik, jaki tylko jest możliwy, już jest w naszym posiadaniu. Teraz go tylko zamówmy, żeby już w pełni zrobić nasz piękny wózek, który będziemy testowali. Jaki byś chciał mieć 3 level kolor? Mamy czarny, mamy teraz kremowy. Właśnie. Trzeci level. Colorizer. Też dobrze mi podpowiedziałeś. Jest możliwość kolorowania naszego wózka. Ludzie nie są zbyt skomplikowane do wykonania te recepturki. Przypadkiem powiedziałeś bardzo sensowną rzecz, którą warto wykonać w tym odcinku. Okay. Te bloki to od Hardena dostaliśmy. Mhm. Tylko, że nikomu się nie chce ich wytworzyć. Wrzucił je od tak o i masakra jakaś. Wiesz co Filip zrobił? Obślił mi kolano. Dobrze, że nie narobił się na kolana. Nie, jak może kot spać i ślinić mi kolano? Twój kot może. Ale po drugie, ty nie masz kota, Tofik. Nie. Ty masz psa. Już ci to kurde tłumaczyłem ostatnio. Jak ty się możesz kurde nie nauczyć? Już kurde od tylu lat ci tłumaczę, że ty nie masz kota, ty masz psa. To jest kot. To jest pies. Ale go wytrenowała na psa, no tak, rzeczywiście. No, widzisz, wreszcie się kurde przyznałeś. Chociaż teraz. Tutaj potrzebujemy przepalone kaktusy. Gdzieś tutaj kaktusy ja widziałem. Tak, gdzieś moje oczęta widziały kaktusy, chyba że już je dałem do sortowania. Tak. A wracając do mojego pytania. Słucham cię. No, jaki kolor robimy trzeciego poziomu? Jaki to trzeci kolor? A czy trzeci poziom. O czym ty mówisz? Tak sobie powiedziałeś mi, że... tu mówisz o jaskini kolejnej.
Tak, trzeci poziom tak naszej jaskini. Nie o co ci chodzi, kurczę, i nie miałem pojęcia. Powiem ci, że obojętnie może być nawet tak samo marmur. Tak samo nie marmur, tylko tak, marmur. To co aktualnie stawiasz. Zobaczymy. 403. I teraz jeszcze zmieniamy silnik na najlepszy, solarowy. Uj, kłóci się z torczami. Ej, bo to nie ten. Ej. Solar Engine, Basic Solar. Który jest wreszcie droższy z tych Solar? Właściwie mamy dwa silniki, a nie wiem, który jest lepszy. Solar. Compact, Basic. Ten jest jeszcze droższy. Tego powinniśmy wykonać. Dobra, chwilowe cięcie, ja go wykonam. Dobra, już jestem z powrotem, więc mamy już nasz silnik solarowy, ten najlepszy, jaki tylko jest. Znaczy, no kurczę, prawie najlepszy, tak powiedzmy. On ma 20 punktów zajmuje nam i one są sobie tak u góry, więc widzicie, że to nawet będzie ładnie wyglądało. To wie, jak chcemy sobie luknąć, jak nasz będzie wyglądał. Już idę. Wózek. Mhm. Ale później jeszcze wykonamy inny wózek, który będziemy sami zapierdzielali. Że tak można powiem. Można je odsiąść? Dobra, tu mamy energię, jak widzicie. Wsiąść można? Do tego nie. Do tego nie wejdziesz. A szkoda. Do niego niestety, ale się nie wejdzie. Ale to wiesz, to mniejsza z tym. Dobra, teraz tako. Teraz będziemy musieli go wykonać. Jak tu widzicie, jest 2 godziny 40 minut. Więc strasznie długo będzie to nam się wykonywało, więc nie wiem, czy nie da się tego jakoś przyspieszyć. Jakieś jaja to są chyba. Dobra, to ja teraz zrobię cięcie, dam sobie game moda, tak, od razu mówię, że będę grał na game modzie teraz i spróbuję go zbudować przy game modzie. Może to wyjdzie od razu, a jak nie, to po prostu wrócę do was, jak to się będzie wykonywało. Dobra, udało się nam wykonać, jednak to się udało na tym game modzie. Czekajcie, a propos właśnie game moda, nie usunąłem go sobie. Dobra, już go usunąłem. Mamy nasz wózek. Zabierajmy go do siebie. Jak to widzicie, z boku jest You game mod has been updated. Tak. Gdybyście się nie dziwili, że grałem chwilę na game modzie, po prostu nie chciałem się tych trzech godzin czekać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Teraz tak, potrzebujemy troszeczkę traków. Standard rail. Aha, to jest to, co tutaj wykonuję, bo nie chciałem tego twardego autocraftingu. Dobra, teraz nam to powinno wystarczyć. Więc traków zamówimy sobie 3 staki. Może 4 staki. Dobra, niech to nam się wykona. To nam zużyje troszeczkę naszego creosote oil. I teraz żałuję, że go wywalałem. Bo ja go wywalałem w próżnię dokładnie. I później by się go nie chciało nowa tworzyć. Bo było mi szkoda tych po prostu celek. No ale dobra. Powiedzmy, że teraz będę żałował. No ale nic się już na to nie poradzi. Dobra, weźmy ten cały kriosot, bo on nam się przyda teraz. Powoli będziemy go teraz zużywali. Jak tam nasze tory się wykonały. Dobra, kolejny item, który wykonamy, będzie to cargo manager. Wykonajmy go w ten sposób oraz cargo distributor. W ten sposób. Mi się wydaje, że chyba tylko pokażę wam, jak to działa zaraz i będziemy chyba powoli przerywali. No właśnie, tak jak mówiłem, aktualnie na stan teraz mamy już 38 minut, więc to jest naprawdę dużo i się zastanawiam w ogóle, czy ma sens dalej to nagrywać. Czy miało w tym być 30 miejscu minut. Nie zaczniemy jutrzejszego odcinka. Co no też mi się tak wydaje. No, może być. Dobra, więc tym akcentem, naszym wózkiem, kończymy ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, polećcie znajomym i do zobaczenia już jutro, gdy będziemy kładli nasz wózek, żeby on mógł sobie tutaj tam pracować. Tak, super będzie. No, to łapki w górę oczywiście dla naszego wózka stworzonego i do zobaczenia już jutro. Pa, pa, wszystko. To na razie, cześć.